Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w grze 20 Minutes Till Dawn. Kochani, jest to w sumie roguelike z połączeniem Bullet Hella z RPG, gdzie będziemy bronić się przed masami potworów, coś takiego jak Vampire Survivors? Być może. Nie wiem, nie grałem, pierwszy raz w sumie odpaliłem teraz tą grę, jest to już moje drugie podejście do nagrywania tego. Bo w sumie nie przygotowałem się w ogóle, o czym jest ta gra. Ja zazwyczaj mam tak, że wchodzę sobie po prostu na sklep Steam i obserwuję, co mi się wizualnie spodoba. No i patrząc po gameplay i tak dalej, bardzo przypomniało mi to ogólnie właśnie Vampire Survivors, gdzie zbieraliśmy przedmioty, ulepszaliśmy postać i tak dalej, i tak dalej. Kochani, jak widzicie, jest język polski, aczkolwiek z tymi czcionkami polskimi jest troszeczkę problem, są zamazane, nie wiem, czy to po prostu dlatego, że ich nie ma wgranych, czy po prostu są tak porobione, nie mam pojęcia, raczej nie ma wgranych. Dobra, ale bez przedłużania, zacznijmy sobie nową grę. Możesz zmienić dostępne ulepszenie raz na poziom. Shana. Rewolwer, obrażenia 20, pociski 1, czas przeładowania sekunda chyba. Stara, zbalansowana broń. Tu widzę, że możemy sobie zmieniać typu właśnie strzelba, kusza, ogniowa armata i takie inne różne rzeczy. Tu mamy ogólnie różne postacie również, które mają inne swoje jakby benefity. Czyli tak, Shana może zmienić dostępne ulepszenie raz na poziom. Dobra, to nie było możesz, tylko może, po prostu to jest opis postaci. Mamy również runy. Runy. Obrażenia od pocisków i przywołań wzrastają o 2% na rangę, fajne. Ale to zrobimy sobie już jak przynajmniej zagramy z raz. Kochani, nie wiem czy podczas sprzątania tutaj w tym moim pierdzielniku, w mojej pracowni nie rozpieprzyłem sobie ustawień mikrofonu. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że nie. Dobra, zacznijmy nową grę. Tryb standardowy, 20-minutowy survival, ewentualnie tryb szybkiej gry. 10-minutowy survival, szybsze zbywanie expów, osiągnięcia są zablokowane. No to nie, no oczywiście tryb standardowy darkness, poziom 0, przetrwaj noc, by blokować większe wyzwanie. Tryb standardowy. Zacznijmy nową grę. Tak się strzela. Mamy tu ogólnie, a nie, dobra. Myślałem, że mamy ogólnie pociski. Czyli to troszeczkę nie tak jak w Vampire Survivors. Tutaj nie mamy automatycznego strzelania, tylko sami już musimy sobie organizować strzelanko. Fajne, fajne. Widzę, że da się rozwalać również takie rzeczy. Nie wiem, co dodaje. Ale zobaczymy, bo chyba zaraz otrzymamy pierwszy level. Czy drugi level. Wybierz ulepszenie. Przyjaciółka zjawa. Twoja postać przywołuje przyjacielską zjawę, która strzela penetrującymi pociskami zadającymi 22 punkty obrażeń. I widzę, że tu mamy jakieś dalsze unlocki. To idzie w dół. Przyjąć się tego przywołania 50%, synchronizacja obrażenia przywołania. Wow! Dobra, drugi pośpiech. Prędkość ruchu plus 20, szybko strzelność plus 5%. Podwójny strzał. Pociski plus 1, rozproszenie ognia 15. Obrażenie pocisku minus 10, co też może być fajne. Przywołanie magiczny sztylet, który celuje w najbliższych przeciwników. Magiczny sztylet zadaje tyle obrażeń, co twoje pociski. Mag ognia. Twoje pociski mają 50% szansy, by podpalić przeciwniku, zadając 3 punkty obrażeń na sekundę. Ja biorę oczywiście podwójny strzał, ale mamy zmień dostępne ulepszenia. Fajne to jest. Dobra, teraz zadajemy podwójnymi strzałami. Widzę, że te strzały faktycznie robią robotę. Może są mniejsze obrażenia, ale jednak robią lepszą... Au! Mamy tylko 4 życia. No, to już nie jest fajne. To już nie jest fajne. Mamy kolejny poziom. Szybki strzał. Szybko strzelić plus 25%. Mocny strzał. Obrażenia pocisku plus 25% plus odrzut 20%. Tu mieliśmy tą lekką broń, ten magiczny sztylet. Mag elektryczności. Co drugi strzał przywołuje piorun, który trafia po bliskich wrogów, zadając 22 punkty obrażeń. Boska tarcza. Jednorazowo chroni się od obrażeń. Mocny strzał. Ewidentnie. Nie wiem, co daje rozwalanie właśnie takich rzeczy. Chyba nic, a przynajmniej na razie nic, póki jeszcze jesteśmy słabi. Z
serio, no na maksa jest to bardzo podobne do Vampire Survivors. No te wybuchają w ogóle i zadają obrażenia też swoim. Fajna gierka, naprawdę bardzo fajna. Szkoda, że nie ma jeszcze jakiejś rolki. To się bardzo przydało. Dobry, mak ognia, podpalanie, szybki strzał, spojrzenie. Zasięg widzenia plus 25%. Wszyscy przeciwnicy w twoim zasięgu wzroku dostają 5 obrażeń co 2 sekundy. Szybki strzał. Znaczy, przepraszam, rozszczepiony strzał. Wstrzymuje dodatkowy pocisk za ciebie. Duży strzał. Obrażenia pocisku plus 35%, rozmiar pocisku plus 40%, szybkostrzelność minus 16%. No weźmy sobie to. No faktycznie jest wolniejszy ten strzał. Więc teraz raczej będziemy brać szybkostrzelność. O ile nam się to uda. No, aczkolwiek powiem wam, że takie początki w tej grze, no jednak są ciężkie. Vampire Survivors jakoś tak jest inaczej. Mak ognia, przyceluj. Gdzie to było to przyceluj? To było. Prędkość blisko plus 30, rozproszenie ognia minus 15. To może być ciekawe. Wydajność maksymalny HP plus 1. Dobra, weźmy sobie to przyceluj. I teraz zwalimy jednym takim pociskiem. Znaczy w jednym. Tu są dwa pociski, co prawda. Ale one są bardzo tak skoncentrowane. To mega skoncentrowane. Au! Widzę, jak strzelamy. O, i chyba przegramy zaraz. Jak będzie HP, to biorę. No to biorę. Chyba, że prędkość ruchu. Pośpiech. Prędkość ruchu 20%, szybkostrzelność plus 5. Snajper, prędkość pocisku plus 25, obrażenia pocisku plus 15. Kurde, dobra. Cały świat należy do nas. O nie, zaraz przegramy. Mamy jedno HP tylko. Mamy tylko jedno HP. Trzeba tutaj bardzo, że tak powiem, rozłożyć strzelanie, bo podczas strzelania mamy mniejszą prędkość ruchu. Więc trzeba tutaj bardzo pod tym względem uważać, żeby się nie kojtnąć zbytnio. O właśnie, kolejny level. Szybkostrzelność plus 25. Jajo smoka, przechowaj jajko, z którego wykluje się smok za 3 minuty. 3 minut to my raczej nie przetrwamy. Drzazga. Przeciwnicy eksplodują i zamieniają się w 3 pociski po śmierci. Te pociski zadają 10% obrażeń. Kurde. Penetracja, prędkość pocisku plus 15 i penetracja plus 1. Szybki strzał, szybkostrzelność plus 25%. Ogień wiatrakowy. Kiedy wstrzeliwujesz ostatni pocisk w magazynku, twoja postać wystrzeli również 10 pocisków wokół siebie, zadając 15% obrażeń. Dobra, szybkostrzelność. O, no jest różnica. W tym strzelaniu naprawdę jest różnica teraz. Jest mega różnica, oj. O, to jest chyba boss jakiś. To jest chyba jakiś boss. Mamy jeden HP, w sumie jeden hit i po nas. Dobra, kolejny level. Nie tak, mak ognia się powtarza, drzazga też się powtarza. Magnetyzm, to mnie raczej zbytnio nie obchodzi. Dobra, weźmy magiczny sztylet. W sumie tutaj nie ma, chociaż kurde. Dobra, zróbmy to. Stoże przeciwnicy się rozbryzgują. Ale widzę, że to nie jest jakoś super mocne. Kurde, chciałbym tylko bossa pokonać. O. Trzeba bardzo równomiernie strzelać. I widzę, że nie warto non-stop tak nawalać. Lepiej sobie rozplanować mniej więcej ucieczkę, jaką będziemy podążać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Level kolejny. HP jakieś?
Pocisk żniwiarza. To nie jest przypadkiem od tego właśnie? Ej. No. Nie wiem. Spojrzenie, zasięg widzenia. O, raczej nie. Lekka broń. To w tej chwili już mamy. Tylko czy to nam się w jakiś sposób teraz upgrade'uje? Nie wiem. Odbijanie się pocisku plus 1, czy postrzelność plus 10. Obrażenie pocisku minus 10, to słabo. Obrażenie pocisku plus 15, penetracja plus 1. Dobra, weźmy elektryczność. O, jest, jest jakiś bonus. Jest jakiś bonusik. Gdzie to było? Tam było. Tylko po bonus. Zwiększa zyskiwanie doświadczenia 40%. No i można zostawić. Bierzemy to. Tu już się robi nieciekawie. Tu już się robi ewidentnie nieciekawie. Trzeba eksplot trochę pozbierać. Kolejny poziom. Prędkość chodu plus 100%. Biegnij i strzelaj. Wow. Albo lekkie pociski, szybko strzelność plus 15. Maksymalna amunicja plus 1. Prędkość pocisku plus 15. Kurde, to też jest fajne. Ale prędkość chodzenia 100% to jest... To jest jednak coś. Ale to chyba tylko podczas strzelania. No ale teraz mniej więcej chodzimy tak samo jak wtedy bez strzelania. Dobra, bo się widzicie, troszeczkę też zarąbałem i zacząłem strzelać na stop, nie mając w ogóle pocisków. Dobra, kolejny poziom. Może jakiś HP? Boska tarcza. No dobra, weźmy sobie tą boską tarczę. Może nas ochroni. Ten jeden DPS to jednak coś. To się zmniejsza. O kurde, on szarżuje. On szarżuje! Musimy się z nim tłuc! O nie! Jesteśmy zgubieni! Zwiększ prędkość przeładowania i prędkość poruszania się o 20%, kiedy doskonale jest aktywna. Ej, dobra, to też jest fajne. Chociaż tutaj ta penetracja też sporo daje. Dobra, ale Boże Błogosławieństwo. Weźmy sobie to. O! Dobra, nie jest trudny. Nie jest trudny, myślałem, że będzie trudniejszy. Zresztą w sumie... O, fuck. Powiem wam, że jak tutaj jest tyle tych mobów i to się jeszcze zmniejsza, to jest ciężkie. Dobrze, że mamy tą boską tarczę, naprawdę dobrze. Dobrze, bo inaczej byśmy byli w topie. Magiczna soczewka. Przywołaj magiczną soczewkę, która daje wszystkim pociskom, które przez nią przejdą 30% do obrażeń i rozmiaru. Ten bonus jest zwiększony o atak przeładowań. Ciemna tarcza. Reguluje się teraz w jedną minutę. 50% szansy. O! Kiedy piorun uderza w przeciwnika, ma on 20% szansy, by automatycznie uzupełnić 3 sztuki twojej amunicji. To też mogłoby być ciekawe. Dobra. Muszę powiedzieć, że ja mam możliwość zmiany bonusu. O, fuck. No i już nie mamy tej boskiej tarczy. Jeszcze strzelające dziadostwo! Strzelające dziadostwo, nie! O, fuck. To już się robi niebezpieczne. Jest! Wypadł bonus. Tylko go teraz nie mogę podnieść. No kurde, pokonałem przeciwnika. Serio, normalnie Vampire Survivors wersja troszeczkę bardziej chyba hard. A przynajmniej na początku. No kurde, nie wezmę ich teraz. Muszę jakoś poczekać. Kurde i ich odwrócić stąd. Dopiero coraz mniej DPS-ów już zadajemy. Dobry level.
Maksymalna HP plus 1. Prędkość pocisku, penetracja, spojrzenie, Boży gniew. Przywołaj piorun, by uderzyć losowego pobliskiego wroga, zadając 22 obrażeń co sekundę, kiedy podkładacza jest aktywna. No ale nie mamy. Szybkie przeładowanie plus 20, szybko strzelność plus 5. Dobra, ale musimy mieć HP. Bierzemy to. Dobra. Wybierz ulepszenie. O moc obrażenia pocisku plus 50, rozmiar pocisku plus 100, penetracja plus 1, szybko strzelność minus 25, maksymalny HP minus 1. Tom przywoływania, obrażenie przywoływania plus 50, prędkość przywoływania plus 50, prędkość przeładowania minus 50. Tom elastyczności, odbijanie się pocisku plus 2, obrażenia minus 25, kurde. No dobra, weźmiemy to, ale mam minus 1 HP. Ale dobra, te HP zregenerowaliśmy sobie, jest fajnie. Żyjemy. Nie wiem, co te drzewa robią i jakie rozwalić. Naprawdę nie wiem. I dlatego tutaj jest to 20 minut pokazane. 20 minutes slowdown. Musimy przeżyć to cholerne 20 minut. Kolejny level. Mistrzyni elektryczności. Wszystkie pioruny zdają o 12 więcej obrażeń. Strefa efektu piorunów jest zwiększona o 85%. Fajne. Tylko strzelność, maksymalna amunicja, prędkość pocisku. Dobra, bierzemy elektryczność. W sumie dało nam to mistrza. O! No i bym się tutaj, kurde, nie wykaraskał z tego. Opak. Trochę ich dużo się tu zrobiło. Dobra, kolejny poziom. Elektryczny robak. Przywołaj elektrycznego robaka, który przywołuje piorun, który trafia dwóch pobliskich przeciwników. Pocisk żniwiarza, obrażenia pocisku plus 15, penetracja plus 1. Pociski dodatkowo penetrują pokonanych wrogów. Dobra, penetracja. Teraz mi może dać sporo. Najgorsze jest to, że Vampire Survivors atakuje wszystkich pobliskich wrogów. I tam nie trzeba zbytnio myśleć, tylko trzeba uważać jak się chodzi. Tutaj trzeba i strzelać, i uważać jak się chodzi. To jest troszeczkę trudniejsze. Jedna tarcza, ogień wiatrakowy. Kiedy wystrzypujesz ostatni pocisk w magazynku, aha, to już mamy. Gigant, maksymalny HP plus 2. Rozmiar postaci plus 50, to nie jest zbyt. Penetracja. Prędkość pocisku. Jedna tarcza. Jedna minuta jest spoko. Nawet jak dostajemy jakieś obrażenia, to już nie będzie tak źle. Umrzyj! Zauważam, że teraz mi się zaczęły bardzo jakoś tak odnawiać te pociski. O nie, znów straciłem. O fuck, dobra, umieram. Zapatrzyłem się na amunicję. Lekkie pociski, szybko strzelać, maksymalna amunicja, prędkość pocisku. Gumowe pociski. Dobra, lekkie pociski. A bo dobra, zmienimy dostępne ulepszenia. Mak ognia. No widzę, że to samo. Punkt złości. Zwiększa obrażenia pocisku, szybko strzelność o 50% po trafieniu twojej postaci przez przeciwnika. Ale tak średnio. Kurde, trzeba sobie normalnie cały tor zaplanować. Jak się idzie. Normalnie trzeba planować wszystko. Ale się ładnie clearuje, naprawdę się pięknie clearuje.
jest tak satysfakcjonujące, jak się to clearuje. Dobra, kolejny poziom. Pocisk śmierci. Twoje pociski zadają dodatkowo 10 obrażeń. W sumie to nie jest takie złe. Niezwykła prędkość. Prędkość ruchu plus 10. Podpalaj pobliskich przeciwników podczas biegu. No to też to samo. Dobra, pociski śmierci. Wybierzmy to. 10 DPS-ów więcej. W sumie może być spoko. W szczególności na takie monstra. 10 minut zostało. Bo trochę jest ich mniej teraz, ale są silniejsze. Teraz są silniejsze, ewidentnie. I szybsze. Może być zguba. To może być nasza zguba. Nadal nie wiem, co robią te drzewa. O, kolejny poziom. Szybkie ręce, prędkość przodowania plus 20, szybko strzelność plus 5. To też może być spoko. Ewidentnie to jest spoko. Nasz build tutaj. Build obrażeń po prostu. Dobra, zbierzmy ich wszystkich. O nie, strzelające. Ciekawe, czy mapa też jest zapętlona. To chyba nie. Kurde, ciężkie. Kurde, ciężkie. Ta tarczka się tutaj załadowała, to tyle dobrze. 8 minut. O, jest boss. Jest bosisko. Jest bosisko. Tylko weź się tutaj ten zabij. To jest kurde normalnie bullet hell. To jest normalnie bullet hell w tej chwili. Kurde, straciłem. Straciłem tarczkę. No nie. Dobra, ale jedna minuta. To nie jest tak dużo. No nie mam jak tu przejść, kurde! Oj, robi się ciężko, bardzo ciężko. Jednak ta presja tego, że ma się to jedno HP, to jest naprawdę, naprawdę koszmar. Jak ci tak lecą, tutaj... Nie! Padłem. Zabitych nie ma. Nie, jest 2420. Oj. Dobra, jakiś szybki przebieg jeszcze 10 minut. Synergie. To nawet synergie, tak samo jak w tym. Jak w Vampire Survivors. Dobra, ale chcę wyjść do menu. Chcę zrobić szybki przebieg jeszcze. Tryb szybkiej gry. No zagrajmy, zobaczmy, jak to się teraz tutaj będzie zachowywać. Dwa więcej expo powinno być. Nadal nie wiem, co robią te drzewa, naprawdę. Nie mam pojęcia. No. Upiaki, uciekać mi stąd. Chcę expy wziąć sobie stamtąd. O
Bardzo dużo HP na początku straciłem i to mnie w sumie troszeczkę zgubiło. Obrażenia pisku plus 25, szybki strzał. Obrażenia. Bierzemy obrażenia. Jest jakimś wolny. Na początku jest tak wolny. Jajo smoka. Dobra, weźmy sobie to jajo smoka może. Duży strzał, kurde. Dobra. Niech będzie to jajo smoka. 3 minutki, myślę, że powinniśmy dać radę. Zresztą 3 minuty to mogą być jednak groźne dla mnie. No bo 10 minut ogólnie trwa. Nie trafiłem, kurde. No, tu 3 minuty mogą być wyzwaniem. Tu 3 minuty mogą być wyzwaniem. Kolejny poziom. Magnetyzm boska tarcza. Wiekowy smok. Twój smok zyskuje 8 zadawanych obrażeń co 60 sekund. Ta umiejętność działa nawet jeśli twój smok nadal jest w swoim jajku. No dobra, ale ten smok tak nie zadaje. Nic myślałem, że on jak będzie latał, to będzie zadawał obrażenia, ale widzę, że nie. Bardzo się pomyliłem. Najgorsze jest to, że ten smok strasznie myli, jak idziesz i widzisz coś zielonego, to od razu myślisz, że to jest przeciwnik. Te piski mają 50% szans, by podpalić przeciwniku zadając 3 obrażenia na sekundę. To może być spoko. Boska tarcza jeszcze by się przydała. Kurde. Dobra, podpalenie. Ma być przebieg na szybko, to zobaczymy. Jeszcze nic nie podpaliło chyba. O, podpaliło teraz. Teraz podpaliło. Jak już nie musiało, to podpaliło. O, fok. Dobra, ale sporo ich zabiło, o dziwo sporo ich zabiło. Magia elektryczności, obrażenia od ognia wzrastają o 35%. Szybki strzał, szybkie ręce, przeładowanie, o. Ale movement speed to by się przydał, naprawdę. Naprawdę movement speed by się przydał. Zobaczcie, że zupełnie inaczej teraz wygląda w sumie nasz przebieg, bo ja muszę aż uciekać od tych zwykłych mobów, a wtedy tak dosyć mocno koksiłem. A teraz jest tragedia. To już nie zadaje tyle DPS-a, ile powinno. Oddajcie mnie moje DPS-y. Oddajcie mnie moje DPS-y. O, ale wybuchło. Teraz się muszę lepiej pozycjonować. Dobra, expy. Level up! 2 minuty od zniszczenia, no tak średnia. Prędkość ruchu, szybko strzelność. Podpałka. Co 4 strzały wystrzeliwuje kulę ogień, która zadaje 40% obrażeń. Bierz magazynek. Prędkość przeładowania 5, zwiększenie obrażenia od pocisków o 30 na 1 sekundę po przeładowaniu. Biorę to. Ups. Jest pierwszy bossik. O ile ja to mogę nazwać w ogóle bossem. Ups. Jeszcze się podpalił, cholera. Upsi. Lecimy po ekspy. A trochę tego towaru tutaj było. Witalność, boska tarcza, znów. Przyjaciółka zjawa, dobra. Zobaczymy, czy summonery nie są takie... Znaczy, czy są dobre w sumie, o tak. Czy nie są takie złe. Więc już myślałem, że... Smok się zrespił! 3 minuty przetrwaliśmy. Ej, w sumie spoczyń. Prawda, on zadaje.
trochę zadaje, nie powiem, że nie. Ciężko jest na początku to przetrwać, żeby tego smoka się dorobić, ale potem już w sumie widzę, że to trochę DPS-ów to on zadaje. I strzela tam, gdzie mniej więcej my strzelamy. Synchronizacja. Obrażenie przywołania plus 15%, prędkość ataku przywołacza plus 15%. Przyjacielska zjawa będzie teraz strzelała w miejsca, w które wycelujesz. Spoko. Wytrenowany smok. Twój smok zyskuje 10 prędkości ataku co 60 sekund. Ta umiejętność działa nawet jeśli twój smok jest na nadwiajku. To jest dobre na początku. Teraz to już chyba w sumie zjebałem troszeczkę, że to wziąłem. Czyli summonery ogólnie są spoko. Ale dopiero... Znaczy trzeba tak naprawdę to brać wszystko w pierwszej fazie, ewentualnie... nie na tym trybie. Zwiększa zyskiwanie doświadczenia, to samo co i tamto. Wiesz to? Synchronizacja, obrażenie pocisku, szybko strzelność minus 16. Dużo strzału, potrzebujemy DPS-a. Potrzebujemy DPS-a, jeszcze 5 minut. Pewnie zrobiłem wolniejszy, czy mi się wydaje? Mocne oparzenie. Obrażenia od ognia wzrastają 35%. Energetyczni przyjaciele. Prędkość się tylko przewacza plus 50%. Smocza więź. Twoje pociski dają dodatkowe obrażenia równe 10% obrażeń zadawanych przez swojego smoka. To jest świetne. To jest świetne. Można iść na summonera plus takie coś. Au, 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 au. O nie. Kostrzelność plus 25. Obrażenia, pociski. Uuu. 25% to 15 i penetracja. Dobra, penetracja jest lepsza. Kurwa. Jestem tak wolny. Że to porażka, po prostu jestem tak wolny. Na maksa jestem wolny. O, padł. Tym razem szybko padł. Pośpiech, prędkość ruchu plus szybko strzelność, ja to wezmę chyba. Mega wolni, kurde, no normalnie porażka. Te drzewa nie dostają, czy dostają obrażenia, ale nic mu to nie robi. To ma elastyczności, odbijanie się pocisku plus 2. Tą prędkości, minus HP 1, prędkość plus 50%, szybko strzelność, rozproszenie ognia, obrażenie pocisku minus 50. Szczerze powiedziawszy, to nic nie ma to ciekawego. Do prędkości ruchu to jest jedyne, co to w sumie jest ciekawe. Bo teraz zapieprzamy jak mój samochodzik. W sumie to można mu ratować dupsko, bo ten smok strzela nawet jak my nie atakujemy, więc no problem pod tym względem. Magnetyzm, podwójny strzał, tylko obrażenia pocisku minus 10. Ale dobra. To nie będzie takie złe. To nie będzie takie złe. Cały czas patrzę na tego smoka i cały czas mi się wydaje, że kurde, przecież to jest przeciwnik. Przecież to jest przeciwnik. Oczywiście to nie jest przeciwnik, teraz przynajmniej nie. No, kolejny level. Uzbrojona i gotowa. Prędkość przeładowania plus 10%. A nie minus 10? Maksymalna amunicja plus 2. No i teraz nie wiem. Dobra. Może być. Więcej atakujemy w sumie. 3 minuty. Jeszcze 3 minutki. Nadal nie wiem, co te drzewa kurde robią, no. Raczej nie są jak wazy w Vampire Survivors.
staram się pakować te DPS-y, ale niezbyt widzę, żeby coś to dawało. Nic niestety nie daje. Tylko strzelność, prędkość pocisku. Zwiększ prędkość przeładowania o 5% za każdego zabitego przeciwnika. Ten monster zatruje się po przeładowaniu. Ej, w sumie? Może być ciekawe. No, w sumie to jest ciekawe. W sumie to jest naprawdę ciekawe. Z penetracją to w ogóle byłoby zajebiste. O, kolejny poziom. Szybko strzelność, ewidentnie. Jeszcze 2 minutki. Jeszcze 2 minutki. Co my tu mamy? Podpałka, mocno oporzenia, obrażenia od ognia wzrastają 35. No dobra, lekka broń. Niech będzie. Zobaczymy, jak to działa. No, uciekliśmy z tego okręgu. Zajebiście. O, robi się nieciekawie, robi się nieciekawie, robi się nieciekawie. O Jezu, ten movement speed jednak był spoko. Jezu, ile ich tu się porobiło. Ile tu ich się porobiło, cholera. O, level. Synchronizacja kolejna. Prędkość ruchu plus 10, drzazga. No dobra. Nie wiem, czy coś to da, ale spróbujmy. Sporo ich się porobiło. Oj, sporo się ich porobiło. Nie wiem, które strony w ogóle uciekać. Tak jakby trochę gra sugerowała, nie uciekaj, tylko się broń. Być może właśnie tak jest. Nie uciekaj, tylko się broń. Może to właśnie nie jest kwintesencja uciekania. Że właśnie nie warto tu uciekać. 4 sekundy. Boska tarcza. Obrażenia minusowe, to nie. Dobra, jest ta boska tarcza, jest super. Czyli 3 HP-ki mamy mniej więcej. Po prostu się bronimy. Kolejny level. Mistrzyni broni, obrażenie pocisku, szybko strzelność, prędkość przodowania. Bierzemy oczywiście. O, ale teraz napierdziela. 12 sekund. Prędkość pocisku jest sprzyjania ogniem jest 15. No zobaczmy sobie to. Ej, to też nie jest takie złe. To też nie jest takie złe. Dobra, spróbuję walić tutaj w to drzewo, ale chyba się nie uda. Wygraliśmy? Przetrwanie! Przetrwałeś, przepraszam. Ciekawie, ciekawie. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Jeżeli chcecie dalsze odcinki, oczywiście lajkujcie, komentujcie, pamiętajcie o subskrypcjach, bo wiele osób, które mnie ogląda, to po prostu są osoby, które przychodzą po prostu tak z innych kanałów, no. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.